teraz, teraz. Kłamstwo, moje dzieci drogie, choć się zdaje, że malutkie, może czasem bardzo zranić, a to przecież jest okrutne. Pewna bardzo mądra pani bajkę dla was napisała o kozusze, co z próżności same kłamstwa wymyślała. Z czym to jednak się skończyło, zobaczycie dzisiaj sami, bowiem właśnie tę historię dla was wszystkich przedstawiamy. Była sobie dziewczynka, za córka na imię miała. Sama była na świecie, na chleb pracować musiała. Zaszła do pewnej wioski, do gospodyni pracy, która właśnie na targu kozuny sobie kupiła. Dzień dobry, gospodyni. Szukam schronienia i chleba. Będę dobrze pracować. Schronienie mi jednak potrzeba. Miła z ciebie, dziewczynka. I dobrze ci z oczu patrzy. Możesz więc u mnie zostać. Brakuje tu rąk do pracy. Patrzcie mi kozę za zórką, na łące, za lasem, za górką. Tam trawa i ziółka pachnące, ale wracaj, nim zajdzie słońce. Och, jaka piękna tu mełonka, woda czysta ze źródełka. Proszę, masz tę koniczynkę, jedz i roślin maleńka. Już zachodzi słoneczko, droga przed nami daleka. Chodźmy, musimy już wracać, bo gospodyni nam czeka. Kózko, najadłaś się? Nic nie jadłam, gospodyni. Jakże biegła przez drogę, chwyciłam. Jakże biegła przez drogę, chwyciłam jeden listeczek. Jakże biegła przez drogę, chwyciłam wodę kropelkę. Aleś przecie gruba jak beczka. Ja nie ten poczek spuchł, jak nie jeden, ten drugi nie odpicie. Ani za grosik nie ma we mnie życia. Jakżeś kózkę pasła, że głodna do domu chodziła. Idzie kozę paść z lazurka. Znów ją pasie, znów ją poi i najlepsze daje ziółka. Napiła się kozucha i najadła się dosyta. A gdy przyszły pod próg chaty, gospodyni kozę sierdla. Najadłaś się, kózko? I nic nie jadłam, gospodyni. Jakże biegła przez mosteczek, chwyciłam jeden listeczek. Jakże biegła przez kropelkę, chwyciłam wody kropelkę. Aleś przecie gruba epeczka. Ten jeden może spuchł mi od niejedzenia, ten drugi spuchł mi od niepicia. Ani za grosik nie ma we mnie życia. Jakżeś kozę karmiła, że znów głodna do domu wróciła? Precz do mojej chatki natychmiast. Zawsze o mnie pamiętała, mleczka do miseczki dała i po kółce pogłaskała. To dziwna sprawa, mój koteczku, polubiłam tej dziewuszkę, to mi chatkę pozamiatała, to poduszkę jak mi podała. Gospodyni pomyślała, za córkę się przebrała i gdy tylko zeszło słońce, poszła kozę paść na łące. Pasie kozę, pasie, poi. I spod chustki wciąż poziera, a wróciwszy przed wieczorem, znów swe żarty się przebiera. Najadłaś się, kózko? Nic nie jadłam, gospodyni. Jakże biegła przez mosteczek, chwyciłam jeden listeczek. Jakże biegła przez kropelkę, chwyciłam wodę. Pasterka nie żałowała, kija lębowego. Oj, ale bo żyjesz.
przed lisią chatką stanęła i groźnym, zmienionym głosem do lisa głośno krzyknęła. Jestem młoda, niezabita, mam żelazny rog i żelazne kopyta. Rogiem cię zakolę, ogonkiem wymiotę, uciekaj w szare pole. Gdzie ja się teraz podzielę? Co pocznie moja rodzina? Pójdę prosić pomoc twojego dynamika. Wilczku, Wilczku, szanie bracie, pomóż mi. Miałem karpę dla siebie, dla żony i dla dzieci. By przyszła sroga koza i by mnie upełniła. A no dobrze, prowadź mnie do swojej chaty. Hej, hej, ktoś tam dla nas, wychodź zaraz, bo to lisia chatka. Jestem koza niezabita, mam żelazne rogi, żelazne kopyta. Rogiem cię zakolę, ogonkiem wymiotę w szczere pole. Uciekaj, póki żyw. Nawet wilk uciec. I co robić? Żebym to ja wiedział. Niedźwiedź jest najmocniejszy, więc pójdę do niedźwiedzia. Misiu, misiu, mocny bracie, pomóż mi. Miałem chatkę dla siebie, dla żony i dla dzieci. Lecz przyszedł jakiś srogi zwierz i wygnał mnie. Nie mam się gdzie podziać. A no dobrze, prowadź mnie do swojej chaty. Hej, hej, kto tam wlazł? Wyłaź, bo to lisa chatka. Jestem koza niezabita, mam żelazne rogi, żelazne kopyta. Rożkiem cię na pole, ogonkiem wymiotem, uciekaj w szczere pole. Nawet nie jesteś taki mocny, nie wypędzi tego zwierza. Jeżeli go się nie boi, pójdę więc poprosić jeża. Jeżu, Jeżu, mały bracie, pomóż mi. Miałem chatkę dla dzieci, dla żony i dla siebie. Lecz przyszedł jakiś srogi zwierz i wygnał mnie. Nie mam się gdzie podziać. A no dobrze, prowadź mnie do swojej chatki. Hej, hej, hej! Kto tam jest? Kto tam teraz? Wyłaź stąd, bo to lisia chatka. Jestem koza niezabita, a żelazne rogi, żelazne kopyta. Ogonkiem cię zawiodę, uciekaj w szczere pole. A ja chodzę kolcami cię za duchę, będziesz miała naukę! O, ja nutki się skończyły, a ja jestem taka głodna. No, przede mną taka chłodna. Na łące jest dusiana. Prześpię się w niej, chodź do rana. Umieściła w stoku dobę. Już zasypia, lecz tym słyszy. Idzie ktoś drożyną w lesie. Szloka, płacze, ciężko dyszy. Thank you.
dzisiaj mamy święto wszystkich dzieci. Ale oprócz naszego święta, ktoś ma dzisiaj urodziny. Ciekawe, kto ma dzisiaj urodziny. Grzesiu, a gdzie jest Grześ? To zapraszamy Grzesia na środek. Ale nie tylko Grześ ma dziś urodziny. Co ma jeszcze urodziny? Małgosia, a gdzie jest Małgosia? O, zapraszamy Małgosię. Grześ ma dzisiaj urodziny i Małgosia też. Grześ przyjął nam taką niespodziankę. Proszę Grześ, ale jeszcze nic nie rób. Proszę Małgosia, jeszcze nic nie rób, dobrze? Uwaga, tu jeszcze mamy jedną niespodziankę. Przepraszam. Muszę jeszcze zabrać oczywiście zapałki. Zapomniałam zapałek. Muszę iść do domu, do widzenia. Idę do domu. Ale uwaga, jak ktoś ma urodziny, to co my śpiewamy dzisiaj w Betlejem? A nie dzisiaj w Betlejem? No to uwaga, śpiewamy głośno, idziemy w kółeczko. Dzisiaj w Betlejem. Dużo tortów, dużo uśmiechów, dużo radości. To
Ktoś jeszcze? Dużo szczęścia. Dużo zabawy. Będę był długi. Dużo zdrowia. Pięknie. Ola jeszcze, ostatnie życzenie. Ola, proszę. Uśmiechu. Dobrze, pięknie. Dużo zdrowia. Pięknie. Dużo, dużo życzeń zostało złożone. My też życzymy i Grzesiowi, Małgosi dużo, dużo, dużo zdrowia. Dobrze, za chwilkę. Dużo siły, żeby zawsze przychodzili uśmiechnięci do przedszkola. Małgosia niestety od września już do innego przedszkola, ale też żeby ta zawsze przychodziła do przedszkola. I uwaga, teraz Grzesiu i Małgosia, my się odsuwamy do tyłu, bo oni mają kije. Uwaga! Oni mają kije i spróbują zepsuć coś. Uwaga, poczekajcie. Uwaga, no wstajemy Grzesiu, wstajemy Małgosiu. I uwaga, uważamy na Grzesia, uważamy na Małgosię, a uderzamy tylko w tą beczkę. Uwaga, komu się uda? 3, 4. Mocno, mocno, mocno! Mocno! Uda się czy nie? Chyba będziemy potrzebować pomocy. Może niedźwiedzia albo lisa. Lisa! Lisa? Mocno, mocno, Grzesiu.